Witam Państwa w komentarzu walutowym BOS FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 12 września, środa, godzina 11:30, w związku z tym zapraszam na obmienność sytuacji na czterech najciekawszych parach walutowych, które dzisiaj przygotowałem. Tradycyjnie zaczynam od rynku euro-dolara w ujęciu D1, czyli ujęcie dzienne. No i to warto zauważyć, że tutaj euro-dolar kontynuuje nam ruch w tym takim bardzo, bardzo stromym kanale wzrostowym. Jak widać, dzisiejsza decyzja niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego dotycząca zgodności ESM-u z niemiecką konstytucją została odebrana dość pozytywnie. Niemniej tutaj spodziewaliśmy się, że taka decyzja może zapaść. Także czekamy na kolejne impulsy, głównie w postaci jutrzejszego zakończenia posiedzenia Fedu, posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku, gdzie część rynku oczekuje, że może dojść do zainicjowania QE3 i to tym razem bezterminowego, czyli tak naprawdę trochę zmienionego w przypadku pozostałych dwóch programów. No z technicznego punktu widzenia widać, że naruszyliśmy ten opór na poziomie 28-26. No i w tej chwili wydaje się, że takim dość naturalnym kierunkiem dla wzrostów jest zakres już 1,30. Nie wiem, co zwróciłbym uwagę, że mamy pomiędzy świecami z maja, czyli 11-13, taką małą lukę prospadkową. Widać, że ta luka w tej chwili w ujęciu intraday zatrzymała te wzrosty. Po przekroczeniu tej luki, no to wydaje się, że droga do 1.30 pozostaje otwarta, tym bardziej, że nastąpiło to wybicie z tego pojedynczego kanału trendu, takiego spokojniejszego kanału wzrostowego oraz zanegowanie tego długoterminowego kanału spadkowego, czyli ten kanał, który rozpoczął się jeszcze w 2011 roku, także widać, że tutaj na siła rynku jest dość duża. No oczywiście to jest to zbiegnięcie się paru rzeczy, czyli programu MT w wykonaniu Europejskiego Banku Centralnego, dzisiejszej dobrej ratyfikacji statutu ESM przez Trybunał Niemiecki, no i jutrzejsza decyzja Fedu. Druga para, czyli euro-złoty. Euro-złoty również w ujęciu D1. No to, co znaczy warto wspomnieć na złotym, to, że inwestorzy na przykład zagraniczni postanowili wykorzystać złotego jako tą walutę inwestycyjną, czym się ostatnio mówił Marek Belka, czyli już 4-5 września przyniosło nam mocne umocnienie złotego. Szybki ruch na tej parze w dół sygnalizuje na tym, że inwestorzy postanowili zagrać po prostu na złotym i na tych pozostałych parach wchodzących w skład koszyka Europy Środkowo-Wschodniej, wyprzedzająco przed Fedem, czyli ten nadziei na to, że Fed zdecyduje się na QE3. Widać, pozwolą na pewno zarobić troszkę więcej na tych ryzykownych aktywach i inwestorzy to wykorzystują to. Jednak ten ruch wyprzedzający, on tak naprawdę lekko nam ściąga możliwość głębszej reakcji po tych programach ogłoszonych, czyli jeżeli inwestorzy zajęli pozycję już wcześniej, no to mniej będzie osób na rynku chętnych do kupowania złotego. Widać już to w chwili dzisiaj, gdzie będzie taką próbę lekkiej korekty po decyzji Trybunału. No niemniej kluczowe oczywiście również dla złotego będzie jutrzejsze posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku. I trzecia para, czyli funt, dolar D1. No i funt, dolar idzie powiedzmy tak jak euro-dolar, czyli to dość analogiczna para. Funt zyskuje wobec dolara, który traci na tych spekulacjach na temat QE. Jakby z technicznego punktu widzenia możliwe jest osiągnięcie nawet zakresu 1, tutaj zakładałbym okolicę 1,30, 1,70, 1,90 i ten zakres, tutaj ta strefa podaży może nam lekko te wzrosty zahamować, ponieważ równocześnie zakres ten zbiega się ze schematem wyjścia z tej formacji klina zwyżkującego, który był poniżej. Tu widzę, odłożyliśmy sobie podstawy tej formacji, no i tu jakby jest to w chwili nasz docelowy zakres. Jednocześnie funt utrzymuje się w takim również dość stromym kanale wzrostowym. No wskaźnikowo widać, że tutaj tak naprawdę wskaźniki są troszkę nieadekwatne, pokazują, że cały czas jest mocny trend wzrostowy, no i brak jakichkolwiek korekt. Oczywiście tutaj funt powiedzmy głównie zależy od czynników szerokorynkowych, a nie lokalnych, także w przypadku jutrzejszego ogłoszenia QE3, no to te zwyżki mogą być jeszcze kontynuowane.
i euro AUD, czyli wspólna waluta wobec dolara australijskiego w ujęciu W1. Jest to ciekawe ujęcie, ponieważ widać, że wewnątrz tego kanału spadkowego, tego szerokiego kanału zaznaczonego niebieską linią, możemy wycofać jeszcze jedną linię, czyli linię trendu spadkowego. Ta linia w tej chwili znajduje się gdzie na poziomie 1,2460. Kurs jest troszkę niżej, widać, że tutaj rynek zaczyna troszkę się odwracać. No i tutaj raczej trzeba założyć, że ta para może pójść niżej, może pójść w kierunku tutaj dołków, czyli okolice 1,16, 1,15. I tutaj potencjalne ogłoszenie QE3 najpierw będzie miało większy wpływ na AUD, czyli na tą walutę surowcową, niż na wspólną walutę w tej parze. Także nawet tutaj hamowanie Chin nam tak naprawdę nie neguje tego, iż dolar australijski może zyskiwać. Dziękuję za uwagę.